Ktoś nam ostatnio napisał komentarz, że jesteśmy super fajni, naturalni, przyjemni i ten, ale że mamy jedną wadę, że mamy zbyt dużą tendencję do topienia rzeczy, czy coś takiego. Prawie utopiliśmy autobus. 3:12. Mamy problem. Dzień dobry, moi drodzy. Wybaczcie mój wygląd, ale jest 7 rano i nie śpię od 3. W tle pewnie też bałagan, tak? Ale mieliśmy intensywną noc. Chaos. Tragedia. Mianowicie Billy i Marlen bardzo nas lubią, zacznę od tego. I postanowili się przeprowadzić do nas na plażę. Byliśmy sąsiadami przez kilka dni. No i wczorajszy dzień spędzaliśmy razem na plaży, pływaliśmy, graliśmy, rzucaliśmy sobie frisbee. No i w końcu przyszedł czas na kolację, siedzieliśmy na zewnątrz, ale zaczęło tak wiać, że przenieśliśmy się do ich kampera. I tam zrobiliśmy sobie kolację i siedzieliśmy chyba do 10 wieczorem. Przez chwilę padał też deszcz, no ale nie zrobiło to na nas jakiegoś dużego wrażenia. Wyszliśmy z ich kampera około 10 wieczorem, 22, i okazało się, że przypływ jest wysoki, bardzo wysoki, najwyższy ze wszystkich tych dni, kiedy tam byliśmy. I wyszliśmy w końcu, żeby udać się do naszego autobusu i okazało się, że jest poważny, no nie huragan, ale wieje. I przepływ jest dosyć wysoki, a mianowicie jakieś 3-4 metry od autobusu. I trochę wieje. Jest trochę już za późno, żeby ruszyć autobusem. Billy pojechał samochodem sprawdzić, jak bardzo zła jest sytuacja. I nie wiem, gdzie jest Tomek w ogóle. Jak tam? Nie wiem, no mnie to ciekawi. To wam, co będziemy robić, bo tamten przejazd, co jest ten łos, no, to jest tak dość bardzo zalany, także nie wiem. A z tamtej strony jest łoś? Tam jest za daleko, tam jest w ciul jazdy. A gdzie on pojechał tam? On pojechał zobaczyć, bo on tu nie będzie miał gdzie nakręcić z przyczepą, jakby chciał nakręcać. Sytuacja jest taka, że lepiej chyba być nie będzie i musimy się chyba ewakuować. Nie wiem, czy damy radę się ewakuować przez to, że tutaj są takie jakby rzeczki wpływające od lądu do oceanu, ale chyba i z jednej i z drugiej strony mamy te łosze i nie wiem, czy po prostu będziemy w stanie po nich przejechać. Billy pojechał w lewą stronę sprawdzić, czy da radę. Tomek poszedł w prawą stronę na pewno nie przejedziemy. Problem jest większy z ich kamperem, bo oni mają kampera, który jest podłączony do pick-upa, więc są całkowicie dłużsi i nie będą w stanie w ogóle zawrócić. O, Billy wraca. My chyba będziemy się ewakuować na pewno. Nad samym ranem ma być największy przypływ. O, nie wiem, czy to był Billy, bo przejechał. O, to Billy, zawraca. Tomek mi powiedział, żebym tutaj przygotowywała wszystko do po prostu jazdy, bo chyba będziemy się musieli po prostu ewakuować. Woda jest naprawdę na wysokim poziomie. Okej, jednak się nie ewakuujemy ze względu na to, że nie ma po prostu jak przejechać. Jakbyśmy byli w stanie, to byśmy próbowali, ale po prostu nie przejedziemy, więc zostajemy i trzymamy kciuki albo modlimy się.
żeby przetrwać, żeby nas nie zalało po prostu. Trzymajcie kciuki. Właśnie pozamykałam wszystkie szafki, ale no nie jedziemy. Wszystko będzie dobrze, będzie taka troszeczkę bezsenna noc prawdopodobnie, bo co pół godziny będą sprawdzać, co się dzieje na zewnątrz. W najgorszym przypadku mamy samochód, którym prawdopodobnie my wyjedziemy, ludzie, a kampery zostaną na plaży. No prawda jest taka, że my po prostu z Tomkiem poszliśmy spać i Billy to sprawdzał i obudził nas o 3 nad ranem. Mówi, że wstał po prostu do łazienki o 3 nad ranem, spojrzał przez okno i wydawało mu się, że ocean jest dosyć daleko. Poszedł do łazienki, wrócił, otworzył drzwi od kampera i tylko zobaczył po prostu, jak woda, jak fala płynie pod kamper daleko i dopiero wraca. I stwierdził, że to jest czas, żeby nas obudzić. Trzecia 12. Mamy problem. Woda już podmywa przednie opony. Nie ma najmniejszej, w ogóle nie było szansy te, nie wiem, 5 godzin temu, żeby stąd wyjechać. Teraz już absolutnie nie ma szansy stąd wyjechać. I co chcemy zrobić? To podłożyć coś pod przednie koła, bo po prostu zaczyna nam je podmywać. Jest 3 w nocy, nie funkcjonuje mi mózg. Obecnie jest już bardzo źle. Na tyle, że pakujemy nasz sprzęt i ewakuujemy siebie. Zbieramy rzeczy i musimy po prostu stąd uciekać, bo bierzemy najważniejsze rzeczy i motor i musimy jechać stąd. Podnieśli koła przednie, ale wody jest już tyle, że tylne koła zaczynają już opadać. Ja to powyłączam, okej? Okay? Nie muszę. No i oczywiście zgarnęliśmy dzieci, pojechaliśmy do domu. To było najważniejsze, żeby one były bezpieczne. I Marlin została w domu z dziećmi, a my w trójkę z Tomkiem i z Billim
Wróciliśmy na plażę, a jadąc na plażę zastanawialiśmy się, czy po prostu nasze ubezpieczenie pokryje to, co się dzieje z autobusem. Think I'll be able to drive to this? Really, I don't think this is safe. So we must just take the 10-day wide if we do this. Tu mam tą lampkę jeszcze jedną. Okej. Jak przyjechaliśmy na plażę i chłopaki zaczęli zakładać liny na przedni zderzak autobusu. Na szczęście ten zderzak jest, nie powinno się zakładać liny na zderzak, ale ten zderzak jest taki heavy duty, wiecie o co chodzi, taki mocny naprawdę, na szczęście. I po kilku próbach po prostu Billy swoim pick-upem nas wyciągnął z tego piachu, bo my tak byliśmy już troszeczkę zatopieni w tym piachu. This is crazy. To, co się dzieje, to nie mogę uwierzyć. Dostanę biegunki i wymiotów naraz, ale co mówiłam, udało nam się uratować autobus, teraz próbujemy uratować przyczepę i teraz się każda minuta, bo koła są już... Wow, wow, wow. Woda już jest pod same dunes. Take it out and come back for the bike? No, I'm gonna take the bike and go and see if I can get out that way or not. Wyciągnęliśmy autobus, już to prawdopodobnie powiedziałam 5 razy, ale jesteśmy, udało nam się ruszyć kampera i jesteśmy, jak to się nazywa? Plaża? Przy tych zaspach. Wow! Wydmy. Wow.
woda już jest całkowicie przy samych zaspach. Billy pojechał na motorze sprawdzić, czy da się przejechać po prostu prosto, bo nie ma szans, byśmy zawrócili i wyjechali tym samym wyjazdem, co busa po prostu wyciągnęliśmy. Nie ma szans. Próbowaliśmy go, ja naciskałam na gaz i Tomek próbował pchać, ale nie ma szans, żeby go wypchać na górę. Problem jest taki, że najwyższy tajk będzie o 7 rano, teraz jest 4:20, więc nie wiem, czy on nie odpłynie. Może jak Billy przyjdzie, to spróbujemy wszyscy razem go pchać. Don't turn. Let's just get out. Okay. With the bikes, but I would have to take the bus. Oh, we can do that. I can drive the bus. Oh, you can drive the bus. What do we do with the golf cart? We're gonna leave it. Yeah, we're gonna leave it just over there. Let's push it more forward. Melex, camper, auto. Jeden motor, drugi motor, autobus. Nie rozumiesz, co się wydarzyło. Tak, autobusów nie było.
Nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzyło, ale na pewno nie zapomnę tego dnia do końca mojego życia. To było przerażające, naprawdę. To było przerażające. I bardzo niebezpieczne. Weź ten, jest 4:47, zajęło nam tak godzinę mniej więcej. Billy zapukał do naszych drzwi, chyba o 3:00 zapukał, nie? I teraz jest dokładnie 5:00 rano, więc 2 godziny jesteśmy, wszystko jest ocalone, nawet ten Melex, chociaż... co? No nieważne, wszystko jest uratowane, jedziemy teraz z kamperami pod dom i zaraz wracamy pod plażę, bo tam są jeszcze motory, więc trzeba motory jeszcze przewieźć do domu. A ten Melex? Melex zostanie jutro, będziemy się nim przejmować. A są kluczyki? A, tak, nikt nie odjedzie, bo zalało silnik, tak? Chyba tak. Jechaliśmy i w pewnym momencie było wody, bo nie wiem, połowa łydki i przestał. Nasz silnik po prostu tak. Co za noc. Jesteśmy wszyscy cali, zdrowi, nikomu nic się nie stało. Mamy cały sprzęt. Chyba najbardziej ucierpiał ten Melex, bo próbowaliśmy nim jechać i w pewnym momencie silnik padł. Chyba zalało go, nie wiem. I no jest już 7:10 rano. Tak naprawdę tak koło 6:00 skończyliśmy wszystko, bo byliśmy jeszcze po tego Melexa, byliśmy po motory, wróciliśmy do domu i wypiliśmy kawę. Tomek jeszcze się drzemnął chwilę. No i teraz trzeba tutaj wszystko sprzątać i trzeba, najważniejsze to opłukać wszystko, bo wszystko jest w soli, a to jest najlepszy przepis na rdze. Ale ja nie wierzę w to, że my po prostu stamtąd daliśmy radę uciec. W każdym razie musimy jechać z powrotem na plażę, żeby zabrać rzeczy, które tam zostały, czyli krzesła, stoły. To wszystko wrzuciliśmy po prostu na te wydmy, bo to już nie było szans, żeby to wszystko zabierać ze sobą. I właśnie Billy mówi, że jeśli nie pojedziemy szybko tego zabrać, to ktoś zbierze to przed nami. Mam nadzieję, że wszystkim, którzy byli na plaży, udało się stamtąd uciec. Wow, to było naprawdę niebezpieczne i jeszcze do mnie nie dociera, że wszystko jest dobrze. To była taka dawka adrenaliny. Jakby Billy nas nie wyciągnął tym swoim pick-upem, nie byłoby najmniejszej szansy, żebyśmy stamtąd wyjechali. Poziom, w ogóle piasek był już tak wysoko. Nie widziałam jeszcze tych nagrań z telefonu, no ale to był środek nocy, wiadomo. Nie wiem, czy tam coś w ogóle widać i coś słychać, bo tak wiało, ale nigdy w życiu sami byśmy stamtąd nie wyjechali. To było ciekawe doświadczenie. Muszę posprzątać autobus. Piasek jest wszędzie. Wszędzie. I sól jest wszędzie. Wszystko jest po prostu takie, wiecie, klejące. Nieważne. W każdym razie plażowanie, w sensie kempowanie na plaży było fajne do pewnego momentu. Prawdopodobnie nie będziemy już kempować na plaży w najbliższym czasie.
Ciekawa jestem, czy nasza ubezpieczalnia by to pokryła. Okej, moi drodzy, to ja dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego filmiku, całkiem spontanicznego. I zabieram się za sprzątanie i... Wiecie, trochę jest do zrobienia teraz. Wam życzę miłego dnia, lepszego niż my mieliśmy. Chociaż tak naprawdę ten dzień był niesamowity. Wszystko jest okej. To było po prostu następne doświadczenie, kolejna lekcja. No nic, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w którymś tam następnym filmiku. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.